Dzień dobry, witam Was w salonie Toyoty. Stoi za mną Yaris, wszystkim znany, ale tak naprawdę dzisiaj nie o Yarisie chciałem. Dziś chciałem Wam powiedzieć o Yaris Crossie. Również bardzo fajny miejski samochód, z tym, że ma jedną dużą zaletę. Tym samochodem, gdziekolwiek zaplanujemy sobie podróż, wszędzie dojedziemy. Samochód jest podniesiony, jest w wersjach z napędem na 4 koła, jest to inteligentny napęd na 4 koła, rozwiązany za pomocą silnika elektrycznego na tylnej osi, no i wtedy nie ma opcji. Czy jedziemy w góry, czy jedziemy nad morze, wjeżdżamy wszędzie, nie martwimy się niczym. Jak komuś jest mało miejsca, bo jest to na co dzień samochód miejski mimo wszystko, taki bok zachowy rozwiązuje wszystkie problemy. W środku samochód jest przestronny, bardzo fajna stylistyka, zapraszam, zerknijcie sobie, jak to wygląda od strony wnętrza. Zapraszam do salonu. Mamy taki samochód jako wersję demonstracyjną, wersji gier, sport, jak to na salonie. Potestować, pojeździć. Przejedziemy się ze mną, czy z moim kolegą, czy jakąkolwiek koleżanką. Zapraszamy do salonu Toyota Balder. Tak, wszystko działa, Przemo? Tak. Samochód działa, Zegzi? Nie wiem. To się okaże. To już jest odpalone, czy nie? No to jest jakiś elektryk. Nie, chyba nie. O, chyba był. No to już chyba. Kurwa. Dobra, ja ci nie ufam, wiesz? Także nie wiem, czy ten odcinek ujrzy kiedykolwiek światło dzienne. Witamy w trzecim odcinku Toyotą po Bydgoszczy. Moim gościem Filip Zegzuła, człowiek Radom. A tak serio to zaktualizowali w końcu informacje na Wikipedii. Jesteś naszym zawodnikiem, także gratulacje, tak Zegzi. Tak jest. Dzięki. Dobra, ja muszę chwilę poczekać, aż towar, bo się nie czuję bezpiecznie. Co ty? Ja to zaraz zobaczysz. Przecież Formułę 1 oglądam. Oglądasz. Oglądasz, oglądam, nie jeździsz. Kibicuję. Tak, jesteś pewnie kibicem skuderii Ferrari, która się najczęściej rozbija, tak czy nie? No niekoniecznie. Niekoniecznie tak? Się rozbija, czy niekoniecznie Niekoniecznie kibicuję. Się rozbijam i niekoniecznie kibicuję. Dobra, gdzie ten tryb sport? Jak jedziemy? W lewo, bo tam są najciekawsze miejsca Bydgoszczy. Już na mnie trochę? Albo w prawo też może prawo? Być. Będzie A. chyba lepiej w tym momencie. Potem sobie podgrzewana zapraszasz. Kierownica, proszę bardzo. Czy jesteś zadowolony, że masz takie super auto dzisiaj do jeżdżenia? No, zaraz zobaczymy, co potrafi. Dobrze, o to chodzi w to jedno po Bydgoszczy, wcale nie o wywiady. No, ja myślę. Dobrze, Filip, to zaczynamy. Słucham. 13 lat grania w Radomiu, jest to coś, co za często nie zdarza się w polskiej koszykówce w tym momencie. Mam na myśli, że zawodnik od początku tak do seniorskiej kariery nie zostaje w jednym klubie. Bardzo rzadko możemy to teraz spotkać. Czym było spowodowane opuszczenie rodzinnego miasta i przeniesienie się do Bydgoszczy? Tylko nie mów, że za Jeżolem poszedłeś, żeby z nim więcej czasu spędzać, nie? Bo to już wiemy. Nie, to Jeżol za mną poszedł, więc... A co było spowodowane? No myślę, że ambitnym jestem zawodnikiem. Nie myślę, tylko na pewno tak jest. I wiedziałem, jakie są perspektywy i cele tutaj w Bydgoszczy. Dlatego się zdecydowałem podpisać tutaj kontrakt. Ale po 13 latach wiem, że miałeś kiedyś propozycję po spadku chyba za domem, tak? W Ekstraklasie miałem zostać? Miałem kilka propozycji i to w każdym jednym sezonie tak naprawdę, ale chciałem się sprawdzić. Był trenerem Wojciech Kamiński, który dawał mi szansę. Później został trenerem Robert Witka, także wiedziałem, jaką będę mieć rolę. Chciałem grać i z tego się klub wywiązał, także... Pokazywałem się w każdym meczu. Dlatego zostałem. Trenerzy się zmieniali, a Filip Zegzuła jednak zostawał. To chyba coś znaczy. No wiem, że to jest niecodzienne teraz w tych czasach. Chociaż nie wiem dlaczego. Fajnie, jak się zawodnicy utożsamiają z klubami. Kibice. Na zachodzie często tak jest, że na przykład w lidze niemieckiej często zawodnicy grają 5-8 lat w jednym klubie. W Polsce jednak jest taki zwyczaj, że często po sezonie kluby wymieniają cały skład, a jednak to kibic jakąś więź nawiązuje z zawodnikiem, sponsorzy, kibice, zarząd, także no ciekawe, jak to się rozwinie. Wiem, że niecodzienne, ostatnio było pożegnanie
Dariusza Oczkowicza w Krośnie, który spędził, nie chcę skłamać, ale myślę, że 20 kilka lat w jednym klubie, to jest ewenement. Także nie pobiłem rekordu. No to możesz zawrócić w sumie. No właśnie, tak myślę. Nie pobiłem rekordu, ale... Ale 13 lat ale to jest dużo, kupa nie? czasu, na pewno, tak. No ale wiadomo, były fajne perspektywy w Radomiu. Liga Mistrzów, FIBA Europe Cup. Zdobyliśmy wicemistrza, dlatego fajnie w takiej części drużyny być. No właśnie, bo jakie masz swoje najlepsze wspomnienie z grania w basket? Jesteś w ogóle mistrzem Polski U20, uczestnikiem Eurobasketu U20, wicemistrzem Polski seniorów, grałeś w Lidze Mistrzów, FIBA Eurocup, masz na swoim koncie awans do PLK właśnie z Rosą Radom. Które z tych rzeczy jest takim twoim top, nie wiem, 3 byś mógł wymienić? Top 3 to na pewno top 1 to było Mistrzostwo Polski U20. Mieliśmy mega mocną ekipę. Z kim tam grałeś? Byliśmy z Życi. Ja, Daniel Szymkiewicz, Jakub Szenk, Damian Jeszkę, no to już kilka wymieniłem znanych osób. Do tego no chłopaki z Radomia, Mikołaj Stopierzyński, także no mega czas, fajne wspomnienia, cała atmosfera, jak cały Radom przychodził na mecz kibicować głośno na hali. To finały były u was? Tak, finały jeszcze w rodzinnym mieście, rodzina moja, no mega. Czyli cały Radom mu nie przychodził, bo wszyscy znali Filip Pazek Zułę, tak? Tak. Swój chłopak. Jeszcze dostałem wyróżnienie w pierwszej piątce, to już w ogóle na tamten moment to spełnienie marzeń było, więc... No takie top 1, top 2 to na pewno kadra Polski U20. Zrobiliśmy jak na razie do tej pory historyczny wynik, bo 9 miejsce zajęliśmy w Mistrzostwach Europy Dywizji A. I tak samo, super wspomnienia, mieliśmy świetną ekipę. Do tej pory lepszego wyniku nie było w Dywizji A na U20, także... A trzecie to na pewno wszystkie mecze z Rosą Radą. Czy to w Lidze Mistrzów, gdzie graliśmy z mega dobrymi zespołami, na przykład ASVEL Lyon, gdzie dwa dni temu oglądałem w Eurolidze tą drużynę, a my na Narutowicza pod złotym sufitem z nimi sobie graliśmy. Złoty sufit. Wygrana z Banvitem w Lidze Mistrzów, gdzie Damian Kuli grał 49-48 u siebie, także ten niecodzienny widok na parkietach koszykarskich. No i takie wspomnienia super, no, przede wszystkim też no, wicemistrzostwo, nikt na nas nie stawiał i też chemia w drużynie była świetna. A wracając jeszcze do kadry, gdzie właśnie zrobiliście historyczny wynik, teraz jakby w perspektywie czasu, gdzie już jesteś doświadczonym zawodnikiem, jak wspominasz właśnie kadrę, jak dołączasz jakby do, wiesz, do kadry narodowej Polski jako taki młodzieżowiec i jakby co wtedy masz w głowie, co teraz jakby byś zrobił inaczej? Co mam w głowie? Ja pamiętam jak dziś ten moment, jak zadzwonił telefon od trenera Niedbalskiego, że zaprasza mnie na zgrupowanie. No to nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Pierwszy raz tak naprawdę w kadrze Polski. Jeszcze jest taki skład mocny jaki był. A co mógłbym zmienić? Na pewno nic, bo wszystko zapamiętałem. No same superlatywy. I od sztabu szkoleniowego po wszystkich zawodników, cała atmosfera jaka tam była. Mieliśmy Mistrzostwa Europy na Krecie, także też fajne miejsce. Tak, tak. No i teraz oglądam NBA czy Euroligę i o, z tym gościem grałem, tego kryłem. Także mega... No kurczę, to jest coś fajnego, nie? Takie, że... Tak. Że możesz teraz ich obejrzeć w dużej koszykówce. Szkoda, dokładnie. Że ty tam nie grasz. Dokładnie, dokładnie. Ale na przykład kryłem się z Francuzem, który po mistrzostwach U20 został wybrany z numerem 17 w drafcie NBA. Także no fajne przeżycie na pewno. Dużo nazwisk się przewinęło. Na przykład Sasza Wezenkow, taki zawodnik, który w zeszłym roku MVP w Eurolidze był, teraz w NBA, a my kilka razy graliśmy, rywalizowaliśmy. Także no fajnie, fajnie. To dla ciebie jako w ogóle wtedy młodego zawodnika, a teraz już doświadczonego, to w ogóle super jakby... Nie wiem, czy nawet nazwać można to doświadczeniem, ale widzisz jakby też taki
z perspektywy czasu rozwój, że jednak w którymś momencie doszedłeś do tego, żeby być w tej kadrze, rywalizować z tymi najlepszymi ludźmi. Dokładnie. I no na pewno to są wspomnienia do końca życia. Takie wyjazdy, zgrupowania i granie na takim poziomie, to no nikt tego nikomu nie zabierze już. A jak w ogóle wyglądał ten Eurobasket jakby pod kątem takich przygotowań? Ile tam mieliście czasu, spędzaliście na zgrupowaniu? Wiesz, łącznie z turniejami, ze zgrupowaniami w Polsce to było miesiąc czasu, później ponad 2 tygodnie na Krecie. Właśnie fajny akurat trafiłem rok, że na Krecie były te mistrzostwa, bo no sama miejscówka nad samą wodą. Nie. W Heraklionie też, ale graliśmy też w Retimno, to takie turystyczne miasteczko. Więc nad samą wodą, hotel. No super, super. Dobrze, no to nie pytam cię w takim razie, kogo ci się najtrudniej kryło albo najlepiej grało. Jakby oddalamy się od tej kadry, ale tak właśnie w polskiej lidze, czy w pierwszej lidze, czy w PLK możesz sobie na przykład porównać, gdzie jak grałeś w Ekstraklasie, to kogo ci się najtrudniej kryło, a potem jak byłeś w pierwszej lidze, to kogo ci się najtrudniej kryło, z kim ci się najlepiej grało? Myślę, że najcięższym zawodnikiem do bronienia, nie tylko dla mnie, ale dla większości ligi, to był z naszej drużyny z Rosy Ryan Harrow. To tam się wpisze czasami na YouTube'a, to czarodziej wyskakuje. No co on robił z piłką, jakie zmiany tempa, kontrola piłki, to jest... Pamiętam, mam przed oczami pojedynek jego i Kevina Pantera, który jest teraz gwiazdą w Eurolidze w Partizanie Belgrad. No to z Kevinem Panterem robił co chciał Ryan Harrow. Także jeśli chodzi o umiejętności w ataku, to był kozak. A w pierwszej lidze... Na przykład, jak gramy, jesteśmy w tym sezonie, no naprawdę, jesteśmy już praktycznie w połowie, już prawie z każdą drużyną graliśmy, to czy jesteś teraz w stanie powiedzieć, że kogoś ci się jakoś trudno kryło? Na pewno obcokrajowiec Wilson z Przemyśla pokazał, że no, duży wachlarz umiejętności w ataku, każdego rodzaju rzuty po koźle. Ale co tam się właśnie wydarzyło w Przemyślu, jak już wspomniałeś o tym, że no, w drugiej połowie to w sumie nie istniało? Zmieniliśmy troszkę obronę, wyższy Piotrek Śmigielski super robotę zrobił na nim, ale też zmieniliśmy ogólnie drużynową obronę, właśnie wykluczając jego rzuty z gry, ale w pierwszej połowie jak poczuł fajny moment, no to było bardzo ciężko go zatrzymać, wszystko trafiło. Więc jak do tej pory myślę, że to jeden z cięższych graczy do obronienia. No zostały nam w sumie dwa mecze jakby do końca pierwszej rundy, więc mam nadzieję, że nie zmieni się to i że właśnie on będzie tym najtrudniejszym zawodnikiem do obronienia w lidze. Także chciałbym wrócić do twojego przyjazdu do Bydgoszczy. No mówię, tak jak po 13 latach w Radomiu, no urodziłeś się tam, jesteś wychowankiem w ogóle Rosy czy jakiego klubu? Wychowankiem Piotrówki Radom. To grupy młodzieżowe, później była właśnie Rosa Radom. Także mówię, no całe życie w Radomiu i nagle po tylu latach przyjeżdżasz do Bydgoszczy i jak wygląda taka aklimatyzacja u ciebie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mam na karku troszkę lat, więc no nie było to dla mnie jakieś nie wiadomo jakie przeżycie. Fajnie się zaaklimatyzowałem i podoba mi się bardzo w Bydgoszczy. Zresztą zawsze jak rozmawiałem z chłopakami, którzy tu grali wcześniej w Ekstraklasie, chwalili i miasto, i cały obiekt sportowy, także... A myślisz, że miało, czy ma to jakiś wpływ na twoją formę? W sensie, bo bardzo rzadko mówi się o tych czynnikach zewnętrznych, jednak badania naukowe też wykazują, że mają one duże znaczenie na psychikę, na zasadzie na twój taki początek sezonu, który no, nie był najlepszy w twoim wykonaniu. Nie, myślę, że to nie było, nie miało wpływu kompletnie. Bardziej to jest, chodzi o system gry, o tak cele w ataku, w obronie drużyny, jak trener to widzi, ma swoją wizję, także bardziej tutaj bym szukał czynników niż, że związane coś z przeprowadzką. Myślę, że to nie miało wpływu akurat. A jak w ogóle odnajdujesz się w nowej roli, bo w tym momencie w sumie jesteś bardziej rozgrywającym niż rzucającym.
I tak jak w zeszłym sezonie bardzo dużo rzutów oddawałeś, tak jak trafiałeś, tak teraz tych rzutów jest mniej, ale jednak rozgrywasz piłkę, no w której 11 asyst na przykład, no to bardzo dobry wynik. A wiem, jaki jest potencjał w drużynie. Każdy jeden to w każdym innym zespole mógłby być liderem punktowym, także wiedziałem, że nie może być tak, że każdy będzie zdobywać nie wiadomo ile punktów i rozmawiałem z trenerem, chciał, żebym porozrzucał te piłki, żebym uruchomił w ataku jeszcze więcej osób i fajnie, że to się ostatnio udawało i udaje. Filip Małgorzaciak z tego ma dużo rzutów, Wysocy mają dużo rzutów, także ja się czuję dobrze, bo mam dużo piłki w rękach, lubię to, a czy oddam 4, czy 6, czy 7 rzutów, to teraz nieważne. Ważne, że wygrywaliśmy te mecze ostatnie 5 z rzędu i myślę, że to było najważniejsze. I to nawet bardzo fajnie one wyglądały, bo tak jak na początku sezonu serio można było się przyczepić do stylu, w jakim wygrywaliśmy. Mm-hmm. Na przykład no, pierwszy mecz na w Sisu Arenie z Międzychodem, no to tak walka... Tak zwany przepchnięty. Tak, tak. No to wiesz, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o styl gry, to jednak na przykład z takim Górnikiem 3/4, wiadomo, już tą czwartą po prostu wszyscy chcą zapomnieć, mm-hmm. ale ze SKS-em też bardzo dobry mecz, więc no myślę, że tak jak ty się czujesz lepiej z tą piłką, tak to też nasza drużyna wygląda dużo lepiej. Ja na przykład jak widzę ciebie oglądając, jakby będąc pod tym koszem i widzę, że tu jakieś podanie za plecami, to w ogóle dla mnie to jest takie, wiesz, wow, fajnie, no to fajnie to wygląda. To najważniejsze właśnie, co powiedziałeś, że drużyna wygląda lepiej i za tym idą wyniki, to dla mnie najważniejsze. A teraz punkty, czy nikt o tym nie będzie pamiętać za 2 miesiące, kto ile rzucił, tylko które miejsce mamy w tabeli i nad tym pracujemy. Niedługo do nas dołączy nasz nowy rozgrywający André. Jak myślisz, jak zmieni się twoja rola w naszej drużynie? Bo jednak to on będzie pewnie rozgrywał więcej piłki. Czy wrócisz na swoją optymalną pozycję rzucającego obrońcy, czy...? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak trener widzi. Myślę, że będą podzielone minuty. I trochę na dwójce, trochę na jedynce. Mateusz Kaszowski tak samo, Piotrek Śmigielski tak samo, także myślę, że w zależności od danego meczu, jak to będzie wyglądać, czy ktoś ma kłopoty z faulami, czy ktoś akurat jest kontuzjowany, czy tfu. Więc to myślę, że tu będzie duża zależność, jak to będzie wyglądać. A jak dowiedziałeś się, kto przychodzi do naszej drużyny, to co pomyślałeś? No, każdy się spodziewał, że obcokrajowiec dołączy. Także... Jakby no, trener też mówił to otwarcie, tak? Tak, tak. I może być tak, że będzie jeszcze więcej szukał, będzie więcej rzutów z tego. No, ciężko mi teraz powiedzieć. Nie wiem. Jak przyleci André, to zobaczymy na treningach, jak to będzie wyglądać, jaką wizję trener ma. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Tak, zawsze widzę to na codziennie na hali. I to nie mówię, że wcale się nie śmieję, po prostu to jest pozytywne i mówię to bardzo jakby, wiesz, w dobrym tych słowa znaczeniu. No raczej. Ważne. Najważniejsze właśnie jest... Też nie ma takiego zamulacza u nas w drużynie, że ktoś jest jakoś, nie wiem, źle nastawiony, negatywnie, po prostu wszyscy są pozytywni. Mimo, że przegrywamy mecze, to... O, ale teraz się wkopałeś. Nie, już. Już się odkopałeś? Tak. No właśnie, no bardzo ważna jest chemia w drużynie, w szatni, wiadomo, kiedy trzeba, to trzeba pożartować i u nas na ten moment, jeśli chodzi o to, to rewelacja. A mamy jakiegoś żartownisia w szatni? No, to chyba nie jednego. Na kogo? No wszyscy. Wszyscy sobie robią żarty, ale czy robicie sobie jakieś żarty, w ogóle coś, no coś tak, się dzieje, tak, co robicie, opowiedz czas. Trochę. Wiesz, bo ja siedzę obok, ja siedzę w biurze, ja tam... Nie przychodzę. Podsłuchujesz pewnie czasami. Tak, idę specjalnie pod szatnię. Nie, no Mateusz Kaszowski na przykład jest, odwzorowuje pewne sytuacje. To akurat to wiem, to znam, to szanuję bardzo. To jest mistrzem w tym. No każdy coś dodaje od siebie. Już zauważyliśmy, że Kasza ma ten talent aktorski, tak? Aktorski, tak. GTA plus talent naśladowania kogoś, pewnych sytuacji, to jest... Bardzo dobry w tym. No dobra, ale poza Kaszą? No poza Kaszą ja czasami
To zabierzesz buty Jeżelowi, albo schowasz mu wodę i potem łuki, gdzie jest moja woda? Może bardziej, ulubiony żart. Może ja bardziej werbalne też żarty. No ale każdy, Piotrek Śmigielski, Jeżol, wszyscy. Ula jest też mistrzem. Akurat to jest... Real time joking. Tak, tak. To się zgadzam bardzo. Ula jest fajny i śmieszny. Tak. No każdy, naprawdę. Każdy dorzuca coś od siebie, tak? Jeśli mówimy, no to całokształt. Bardzo chyba fajne charaktery się właśnie, spotkały w właśnie w tym to miałem zespole. Powiedzieć, że jeśli chodzi o to, to myślę, że bardzo dobrze dobrane persony do szatni. Czyli dobrze się czujesz, tak? Ogólnie w gości, w drużynie. Cieszę się bardzo. Każdy pyta, każdy mówi tak, jak jest, także... Nie, to nie wcale nie dlatego, że nagrywamy tutaj tą pobyt goszczy. Tu w ogóle, tu nie ma kłamstw. Nie, nie. Śmieję się. Ogólnie, jak wyglądał twój powrót do Radomia jako gość? Jak wspominasz ten mecz nasz z Radomiem, mimo że jakby przegraliśmy, no ale to było na twojej hali, powiedzmy twojej... Przegraliśmy, no to bolało na pewno, chciałem wygrać. Zresztą jak każdy mecz, ale to tak jest bardziej... smaczek taki dodatkowy, ale akurat mega dobrze byli dysponowani i ciężko było im zagrozić. No każdy, kto nie wyszedł w tamtym meczu, to szalone rzuty nawet trafiali, no ciężki mecz. A jako gość to czułem się dobrze, no. Nie miałem jakiegoś stresu, nie było... Wiadomo, kilka osób znajomych przyszło, żeby mnie zobaczyć właśnie w innej koszulce niż radomskiej, ale to tylko motywująco działało. No szkoda właśnie, że nie udało się wygrać. Ale rewanż i długo w Bydgoszczy. No właśnie, czekam na ten mecz i mam nadzieję, że już w lepszych humorach. Teraz bym się chciała zapytać w ogóle, co myślisz o naszej twierdzy Bydgoszcz, bo jednak tak jak generalnie nawet ciężkie mecze, tak jak wspomnieliśmy, na przykład ten z Sokołem przepychamy, ale wygrywamy. Jaka jest zależność tego, że tu jednak jesteśmy niepokonani, a na wyjazdach coś się dzieje, że nie możemy tego do końca spiąć? No, zawsze te drużyny, załóżmy w tabeli będące za nami, chcą się pokazać na tle naszej drużyny i często jest tak, że nawet zawodnicy, którzy mają rolę, załóżmy, penetrującego pod kosz, dostaje piłkę na trójce, rzuca, trafia, kolejny rzut trafia i często tacy zawodnicy właśnie z nami się otwierają, są przede wszystkim zmotywowani, żeby właśnie nas pokonać. Myślisz, taka dodatkowa motywacja, tak, że tak, przyjeżdża... Tak, na pewno. I wiem to z zeszłego sezonu, gdzie zawodnicy grali życiowe mecze. My mieliśmy wtedy w Radomiu chyba 11-0 i gramy następny mecz i zawodnicy z drugiego planu nagle po 20 punktów zdobywali. Także taka dodatkowa motywacja na pewno. Ale właśnie musimy poprawić przede wszystkim grę na wyjazdach, bo u siebie jest bardzo dobrze jak na ten moment i mam nadzieję, że tak zostanie, ale musimy popracować nad tymi wyjazdami. Nie wiem, czego jeszcze to jest kwestia, ale no właśnie w takim meczu jak wczoraj za dużo błędów w obronie i na zbiórce. 15. Na zbiórce. Więc no jeszcze w trzeciej kwarcie, końcówka kwarty był remis i akurat zaliczyła drużyna z Poznania run. I już nie mogliśmy wrócić do meczu. Ale można powiedzieć, że Poznań zagrał w końcu na miarę oczekiwań przedsezonowych. Tak jakby czego od nich wymagano przed sezonem. Tak wczoraj to pokazali jakby z nami, że no 15 trójek, no to też nie rzuca się co mecz. Tak. No i my byliśmy gotowi, że zagra Hubert Pabian, który jest jedną z, no jak nie najlepszą opcją w ataku w drużynie z Poznania. Jednak nie zagrał, zmienili system obronny kompletnie. Czym nas pewnie zaskoczyli troszkę i no i właśnie takie mecze są, że czasami ktoś nie zagra i drużyna gra lepiej pod jego nieobecność, inni zawodnicy biorą rzuty na siebie, grę w ataku i często tak jest, że nawet lepiej grają niż z osobą nieobecną. A jaki mecz ogólnie, tak jakby teraz nawiązując do takich przegranych, to jaki mecz tak w swojej karierze
uważasz za taki najgorszy? Nie w sensie, że jako twój performance, tylko po prostu, że powinniście wygrać, a nie wygraliście, czy to z Rosą? W karierze? Tak, tak, no. Który tak cię najbardziej boli do dzisiaj? Trudne pytanie. Kurczę, trudne, trudne, bo było takich meczów nawet w zeszłym sezonie, gdzie przegrywaliśmy 25 tychach. Wróciliśmy do meczu i na 5 sekund do końca wygrywaliśmy jednym. I w ostatniej sekundzie przy rzucie za 3 był faul i przeciwnicy mieli rzuty osobiste i wygrali. Także no cała druga połowa była gonitwa, wszystkie siły zostawione, a i tak przegraliśmy i to tak przez głupi sposób. Także no to takie porażki bolą, ale czy taki jeden? Chyba nie mam takiego jednego tak na szybko, żeby pomyśleć, o, ten mecz będzie ciężki do zapamiętania. To chyba dobrze ogólnie, że takiego właśnie nie masz. Że... Ale to najlepiej właśnie zapomnieć o takich meczach i już nie wracać pamięcią. No dobra, to najlepszy. Twój. Twój mecz najlepszy. Też ciężko. No bo tyle ich było. Nie, no wiadomo, kilka z każdego sezonu można wybrać po jednym. Nawet z drużyną z Poznania. Z Poznania w zeszłym sezonie. No, odpalił sport. To, no zaraz sprawdzimy. Potencjał już zagrzany, silniczek to... Nawet z drużyną właśnie z Poznania, czy... O, na przykład najważniejszy mecz mieliśmy z Dzikami Warszawa w zeszłym roku. Przegrywaliśmy w playoffach 2-0 i następny mecz, jeśli przegramy, odpadamy. Graliśmy u siebie. No, już tu w lewo na przykład. W pierwszej kwarcie chyba 4 trójki trafiłem, no łącznie 31 punktów chyba rzuciłem. No i to tak ważny mecz był i każdy był mega sfokusowany. No ale tak ciężko, taki jedyny taki mecz, najlepszy jaki zagrałem. Mam nadzieję, że zagrasz go niedługo w Astorii, no, i to będzie w finale. Ja też mam taką nadzieję, w finale na wygraną. Tak, no ten już, żeby tą wisienkę na torcie przysłowiową postawić, tak? Tak, na wygraną z połowy. Jeszcze ci to się nie udało, więc mam nadzieję, że jak już masz trafię z połowy, to w meczu. To w tym meczu, tak, dokładnie, a nie jak Piotrek. Śmigielski, tak. Po gwizdku, niestety. Ale tak też się zdarza. Zdarza, ja w zeszłym sezonie też taki rzuciłem przez całe boisko, wpadło, ale po czasie było. Kurczę, i potem nie możesz tego wrzucić, nie? Nigdzie. No, tylko sobie filmiki oglądałem, jak właśnie syrena, ja wyrzucam i bolało. Dobrze, masz już jeden awans na koncie w 2012 roku z Rosą i powiedz jakby, co według ciebie trzeba zrobić, żeby ten awans jednak sportowy wywalczyć, bo wiemy, że pierwsza liga nie należy do najłatwiejszych lig. Jak widać, w tym momencie każdy może wygrać z każdym. Tak, z każdym rokiem ta pierwsza liga jest coraz mocniejsza i nie ma żadnych takich faworytów, którzy są nie do ogrania. Od kilku lat tu drużyny z ostatniego, przedostatniego miejsca, szczególnie u siebie na hali właśnie, są bardzo mocne. W pierwszej lidze często są specyficzne hale, jak w Opolu, w Tychach, gdzie kosze wszystko przyjmują. I dlatego to jest spowodowane właśnie, że często faworyci ulegają, szczególnie na wyjazdach. A co trzeba zrobić? No to cały sezon pracować nad zgraniem, nad obroną, właśnie żeby w takich meczach szczególnie wygrywać mecze obroną. Bo jest takie przysłowie, że właśnie atak wygrywa mecze, ale obrona mistrzostwa, także... Także generalnie my jesteśmy chwaleni, słyszałam, za obronę. Za obronę, mamy dobrą obronę. Właśnie akurat wczoraj... Jako wczoraj nie, ale... W wczorajszym meczu jeden z gorszych, jeśli chodzi o obronę. Daliśmy sobie rzucić pierwszy raz 90 punktów właśnie. I tutaj na pewno element do poprawy. Ale no co zrobić? Właśnie dobrą obronę grać. Bo atak to nawet przykład, który podałem wcześniej, wygraliśmy z tym Banvitem. No 49 punktów rzucając i wygrać mecz, no to śmiech na sali, no można powiedzieć. No trochę jak wynik po pierwszej połowie, a nie tak. po...
a tu wygrana jeszcze z takim przeciwnikiem. Mam nadzieję, że ktoś wystawił wam dyplom za to. Podwójny i dla Banfitu, tak, i dla nas. Tak, rzucanie 49-48 punktów w meczu koszykarskim. Coś tak. Pięknego to musiało być. Chyba sobie normalnie aż obejrzę jakiś skrót. Nie, to nie da się tego oglądać. Jedynie reakcje nasze, że jak po wygranej, no to były super. Jak się cieszyliśmy na parkiecie, to to można sobie włączyć, ale ale sam mecz... Wy w końcu ogólnie zaczęliście się cieszyć ze zwycięstw. Wy jako na bramce Kastoria Bydgoszcz. Bo no... tak jak na początku sezonu wygraliście z AGH, takie nic, wiadomo, w sensie no każdy właśnie, wie jak... No takie chyba nastawienie było, że to się wszystko samo wygra i to będzie takie, o, że wiecie, wygrana. No wiemy, to tak o co walczymy, wiemy tu... jakich mamy zawodników i tak, tak... Ale tu pokazało już kilka meczów i w ogóle cała liga, że tu ale nie ma łatwego meczu. Chociażby w takim Przemyślu się cieszyliście, gdzie no, to było duże zwycięstwo, na zasadzie jakby wysoka wygrana. I też ciężki teren, bo ta salka taka jest... Mi się bardzo podobał parkiet. Parkiet był fajny, ale ogólnie salka klimatyczna, tak, ciemno. No ciężki też teren do grania. Zresztą pokonali już kilka drużyn u siebie. No też widać, że jakby wiedzą, o co chodzi w baskecie. To tak. Nie jest tak, że no to jest Beniaminie, który będzie przegrywał cały czas, tylko że... Tu nie ma tak, że się wyjdzie i zagra na, no, za 60%, bo nie wiem, mecz za 3 dni kolejny. Tu trzeba dać naprawdę z siebie 100% w każdym meczu. O, czekaj, sprawdzimy tutaj Toyotkę. No, się zbiera, no. Tylko nie wiem, czy to jest jakiś tryb sport, czy... Chyba trzeba włączyć, dawaj to B. Właśnie widzowie, którzy oglądają. Pierwszy raz się spotkaliśmy tutaj. Ja nie prowadzę, nie prowadziłam nigdy automatu, więc ty się spotkałeś. Z literką B w skrzyni automatycznej. Ja miałem auto, ale to nowa jakaś technologia, to może... Myśleliśmy tutaj z operatorem kamery, że to może B jak beast, bestia jakoś. To jest ten tryb sportowy, ale... Ale tu nawet bez literki B, zobacz jak... Gniada w fotel. Tak jedziemy na terenie zabudowanym, jakby co? Wiem, no ale 70, zobacz, 70 i tu można zbliżyć. Wszystko jest jak trzeba. Nie szybko, ale dynamicznie. Tak jest. A wracając, no co, no tak jak powiedziałem, tu się samo nic nie wygra. Nawet ostatnia drużyna, no wspomniałaś o meczu w prawo? No. Wspomniałaś o meczu z Międzychodem. Nie, albo nie, nie tylko tam dalej kawałek, okay. W sensie, na tamtym drugim okay. W prawo. Międzychód ma jedną wygraną, ale w kilku... Wszędzie się bije, nie? W każdym meczu się bije i to mogli mieć spokojnie z 4 wygrane. Także naprawdę, nie ma żadnego outsidera, bo to... W tabeli wygląda jakby był, ale ogólnie ale oglądając parkiecie... mecze w pierwszej lidze nie ma. To się zgodzę. Tak, no nie jestem ekspertem. Pierwsza liga jest specyficzna tu. O, ale myślę, że nawet ekstraklasa jest specyficzna. Tak, ale w ekstraklasie nie ma takiego czegoś, że załóżmy, o, ten gość nie rzuca, nie będziemy go kompletnie kryć. Nie ma tak w ekstraklasie. W ekstraklasie... Każda drużyna ma swój system i się go trzyma, nawet jak jest rzucający, nie rzucający. A w pierwszej lidze jednak jest tak, czasami szukają trenerzy przewag w obronie też. Dobrze, Zegzi. Teraz tak trochę odbiegając od koszykówki. Gdybyś nie był koszykarzem, kim byś był? Zawsze mówiłem, że sporty indywidualne mnie kręcą i byłem dobry. Typu a co trenowałeś? Nie trenowałem nic innego, ale na przykład... Byłem dobry, ale nie trenowałem. Anegdotkę taką dam, że lubiłem grać w squasha. Zagrałem kilka razy i z instruktorem squasha się zmierzyłem i 3-0 wygrałem. No myślę, że dał ci wygrać, wiesz? Nie, naprawdę. No, jednak wiesz, koszykarz to i zwrotny, szybki, siła jest, także... A ja kiedyś pogrywałem sobie w tenisa i może dlatego w squasha byłem, no bo to jednak rakieta to rakieta. No, zbliżony sport. Ale no właśnie, tenis... No mega drogi sport, ale chciałbym, lubiłem biegi. Czyli generalnie zostałbyś w sporcie, tak? W sporcie, tak. A masz już jakieś ogólnie plany, jak zakończysz karierę, co będziesz robił? Czy jakieś, nie wiem, czy zostaniesz trenerem na przykład? Czy masz takie plany? No, sporo planów. Ja skończyłem studia, specjalizację mam trening... trener przygotowania motorycznego i to no, mnie Kuba, kręci. Kuba.
to już wiesz, jakby kto się zastąpi. To mnie kręci, lubię czytać sobie różne artykuły, badania, ćwiczenia nowe poznawać. Miałem przyjemność pracować w Radomiu z Arturem Packiem, który jest znany w kręgu tu koszykarskim i nie tylko. Także no chciałbym iść w tym kierunku na pewno. No możesz pojechać w lewo i przejdziemy się nowo otwartym mostem. Tak, Przemek, czy nie? Nie wiem, czy już jest otwarty. Okej, okay. Nie ma tu żadnego zakazu. Otwierany na tydzień i potem jest... A to chyba nie tu ten zakręci? Most. Zakręci? Żartowałam. Na WSB to żartowałam, pomyliłam miejsce. Ale prowadzą. Dobra, musimy zrobić połączkę. Tak, no. Dobra. Ale no, kim bym chciał zostać? Na pewno jakbym mógł cofnąć czas, mówisz, no to bym się uczył więcej. I na pewno. Ale to... Lubię finanse, ekonomia, takie rzeczy też właśnie, mnie kręcą i bardzo. A fajnie, się... że o tym wspomniałeś, bo właśnie jakbyś więcej się uczył. Ile tak naprawdę jako koszykarz masz czasu na jakieś inne rzeczy poza koszykówką? Takie nawet ja życie towarzyskie. Ja szczególnie bardzo mało, bo ja po treningu muszę dobrze zjeść, położyć się, odpocząć. No, ale naprawdę, jakby... no ja szanuję osoby i znam bardzo dużo takich osób. Jakbyś spróbował wjechać jednak na ten pas, może ktoś cię wpuści. No, proszę bardzo. Nie ma za co. Szanuję bardzo. Bo znam dużo takich osób, którzy po treningu jeszcze normalnie sobie idą na spacer, na zakupy, coś, jakaś aktywność fizyczna, wracają do domu jakby nigdy nic. Ja... Ale nawet miałeś tak, jak byłeś młodym zawodnikiem, że szampa no jakoś, i spanko? Może jakiś młody, to nie. No to nie, no to wiadomo. Ale też właśnie mi chodzi o to, jak na przykład, wiesz, grałeś w koszykówkę, jak byłeś młodzieżowcem. No to nie było w ogóle czasu. I miałeś szkołę na przykład, nie? No musiałeś skończyć szkołę. Nie było czasu w ogóle, wychodziłem o 7:00. Załóżmy, no to taki przykład ze studiów na przykład. Dam, że wychodziłem o 7:00 na basen, po basenie jakieś jedzenie, to trening. O to lewo mi chodziło. Tutaj dać tak. Lewo? Tak. Ja to jednak jestem taki bydgoszczanin jak... Także był trening, później znowu jakieś jedzenie i nie wracałem do domu, bo na drugim końcu miasta trenowaliśmy i drugi trening i wracałem czasami 21, a ja o 7 wychodziłem, także nie było czasu. No żadne imprezy, żadne spotkania, to nie było czasu na to, bo no, w weekendy zazwyczaj mecze. No to... A jak wygląda off-season u ciebie? No myślę, że... Tam już masz trochę więcej czasu dla siebie. Mam, tak, ale ja czuję po sobie, że ja nie mogę zejść z obciążeń zbytnio. Robię sobie 2 tygodnie, załóżmy, wolnego. Czy jakieś wakacje wchodzę... za granicę, tak? Coś, tak, tak, wakacje. I już wchodzę na siłownię, bo wiem, że moje ciało potrzebuje tak utrzymywać ten poziom masy mięśniowej na odpowiednim poziomie i... No później off-season to jeżdżę na kampy Get Better co roku praktycznie. Czyli znałeś się z Łukim z Get Better? Tak, tak. Z Łukim, naszym fizjo, znałem się z Get Better. Jak wspominasz naszego fizjoterapeutę? No rewelacja. Nie, no Łuki zawsze, co się nie dzieje, to chętny do pomocy i dużo osób, nawet z Radomia, jeździło specjalnie do Bydgoszczy, do Łukiego, żeby postawił ich na nogi. Nie, no myślę, że to już jest właśnie tak, u nas w klubie jakby fajne, że mamy człowieka, który już jest 10 lat, który zna się na robocie, pracuje tak naprawdę z najlepszymi i to już po prostu tyle czasu, ma takie doświadczenie, że no zobacz, ile drużyn już tak naprawdę wypadł ktoś jakąś poważną kontuzją, a u nas są jakieś... Małe urazy, ale wszyscy są do gry, do treningu zawsze, więc myślę, że to nasz sztab Łuki z Kubą. Tak, bardzo dobrze tu dobierają obciążenia w zależności od poziomu zmęczenia, od właśnie mikrourazów. Więc możemy ich pochwalić na wizji. Tak, chwalimy. No i kurczę, jak tutaj jakieś slalomy. Co tu zrobić? Nie, dobra, jedź prosto. No i właśnie tu mają kontakt z trenerem, wszystko jest na bieżąco monitorowane i
No naprawdę wszystko ok jest pod tym względem. Czujesz się zaopiekowany? Tak, 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 czuję. No z każdym pytaniem do Łukiego odnośnie zdrowia to zawsze ma odpowiedź. Więc pod tym względem jest ok. W ogóle zapomniałam wspomnieć, Zexy, że ty byłeś MVP pierwszej ligi w 2017 roku. No to ile lat temu, zobacz. No. I byłeś też zaliczany do pierwszego składu pierwszej ligi 2017 oraz 2023, czyli generalnie z poziomu nie schodzisz. Cały czas utrzymujesz, powiedzmy, stabilną formę. No. Przecież czytałam artykuły, że jak zostałeś po spadku w Radomiu, to bardzo na plus, że właśnie miałeś te oferty, a możesz się pochwalić z jakich klubów? Nie, bo to nie ma co. Już to było minęło. Nie podpisałeś o to? Nie podpisałem. Ja chciałem... Zeszły sezon był ok, a to było w pierwszej lidze. Dwa sezony temu to ciężki był dla mnie sezon. Jeden z cięższych, bo trzy zmiany trenera pierwszego. Był Marek Popiołek, później Michajlo Uwalin i na koniec Robert Witka. Akurat przed samym przyjściem drugiego trenera, czyli trenera Uwalina, skręciłem poważnie kostkę, półtora miesiąca nie grałem. Także cały system nie mogłem poznać, bo nie trenowałem. Później takie minuty ciężko było wejść w rytm treningowy, a jak już zacząłem trenować, to był koronawirus w zespole i dwa tygodnie w domu przeleżałem. I już druga połowa sezonu dla mnie była no, tragedia, zero rytmu, więc gorszy sezon na pewno pod względem zdrowotnym. I jak i forma na parkiecie, przez to była ciężka, no i całej drużyny. Cały czas te zmiany trenera na pewno nie pomagały i był spadek i już chciałem... Możemy zawracać do tego. To gdzie teraz? W prawo. W prawo. Już nie gdzie jesteś. Widzisz ten napis i nie wiesz gdzie jesteś. No hala. Tam jest... Czekaj. Jesteś tu codziennie. No wiem, ale jadę tak. A czemu nie prosto? A, bo do Toyoty, no tak, no właśnie. Na hale chcesz trening zrobić? No właśnie, na hale proste i myślałem, że na hale jedziemy. Także zostałem, bo chciałem wrócić na dobre tory i... I to się udało. To się udało, ale były jakieś opcje z klubów, które nie miały jakichś większych aspiracji. Więc mówię, a może się uda powalczyć o awans i no, poniekąd to się udało, trochę mieliśmy pecha, między innymi ja plus podstawowi zawodnicy w playoffach z Dzikami Warszawa, półfinał, zachorowaliśmy, ja miałem anginę, kolega Patoka, którego pozdrawiam, może obejrzy. Zaraz się z nim widzimy. Zaraz się widzimy, tak samo. Wykluczony był z treningów, pojechaliśmy tylko na mecz, a wiadomo jak to się gra, prosto z łóżka na lekach. No tak niefartownie troszkę, no ale wygrali 3-1, lepsi byli to i awansowali. No to. I teraz całkiem dużo sobie radzą. Tak, bardzo dobrze sobie radzą. A nam ten Wałbrzych naprawdę, myślę, że leżał i w finale byśmy powalczyli z nimi. Ale no nie przeszliśmy Dzików, więc nie ma co gdybać. Dokładnie. No i tak, dlatego zostałem w zeszłym roku. A powiedz jeszcze, bo nawiązałeś do COVID time, jak to wyglądało u ciebie w ogóle, jak nagle powiedzieli wam, że no już nie gramy meczów? Jak w ogóle to... Ja jestem osobą, która nie umie wysiedzieć. Okej, po treningach mogę wysiedzieć. Poleżeć. Ale ja jak mam dzień wolny i załóżmy siedzę w domu, to aż mnie nosi, muszę coś porobić. No, opuścimy tutaj. Musisz, tak, to jest... Proszę bardzo. Ale też się zachwyca, zobacz nową furą. Nie zaufał ci, że jednak się zatrzymasz. No Boże. No i ciężko było, ciężko. Jeszcze później obostrzenia, że do lasu nie można iść. No ale nie, no ja tam sobie ogarnąłem i siłownię. I posadziłem las u siebie na ogrodzie. Więc ciężki czas. No ale szkoda, że w ogóle sezon zamknięty, bo to jeden z najlepszy mój sezon w Ekstraklasie akurat był. Przez 3/4 sezonu miałem chyba 13 punktów na mecz. Co? No to był dobry wynik, dobre jako procenty. Polak?
dobre prezenty. Skończyłem... Płynie, skręcamy. Skończyłem chyba na 9, bo już później... No, były roszady w składzie i mieliśmy nowych obcokrajowców. Większe role mieli, ale... Ale sam sezon covidowy fajny, ale... Jeśli chodzi o posezonie, no to nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Trochę się uczyłem, trochę jakichś tam kursów porobiłem właśnie z treningu motorycznego. Coś zupełnie innego w twoim życiu, że nagle nie grasz, dokładnie, nie masz treningów, nie możesz się spotykać z ludźmi. Nagle chyba 4 miesiące wolnego było. Gdzie my stoimy? Tam staniemy. Więc coś nowego i ciężkiego. No nie wiem, no... No jakbyś ty nagle, 4 miesiące nie możesz nic robić tak naprawdę. Wiesz, jakby wszyscy w Polsce mieli taki lockdown, nie? No tak, ale ludzie też jakieś prace zdalne, więc niektórzy tak nie poczuwali. Tak, tak. Ty to też tam cały czas na telefonie, laptopie, bo pewnie... Ja sobie znalazłam zajęcie, no, no. Dobrze, tak Filip, jest... dziękuję ci bardzo za tę podróż fantastyczną. Jak ci się podobało autko? No, auto mega. Kupujesz, tak? Musimy tutaj porozmawiać, czy chcesz jakiś to rabat 90% może dadzą. To się wytnie. Nie wycinamy tego. Jeszcze na koniec chciałabym tylko przypomnieć, bo masz fantastycznych znajomych, którzy piszą na nasze social media, że chcesz poprawić swój wynik z Rosa Challenge, gdzie zdobyłeś fantastyczne 0 punktów. Przemo teraz tutaj da taki urywek twojego challenge'u. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Ale to było... A dobra, zapraszam do oglądania. I zrobimy to, poprawimy wynik. Mam nadzieję, że to będzie chociaż Filip 1 punkt. W naszych quizach nie spoileruj, nie spoileruj. W naszych quizach dobrze mu idzie, także jeszcze raz dzięki, Filip. Dzięki bardzo.